Dzień dobry moi kochani, witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie. Znowu długo mnie nie było, no ale po prostu te przeglądy tym przeglądom moim YouTube'owym poświęcam tyle czasu, że później już nie mam siły wrzucać innych filmów, ale dzisiaj witam się z Wami z łazienki, specjalnie dlatego, bo już dawno to kupiłam, a miałam Wam pokazać. Taka roślinka kosztuje, już Wam mówię, 20 zł w Pepco. Wiecie, że wczoraj Wam chyba, czy przedwczoraj pokazywałam przegląd z Pepco i pokazywałam sztuczne roślinki, no i ktoś napisał, że po co kupować plastik, skoro można mieć żywe. Słuchajcie, ja uwielbiam żywe kwiaty, uwielbiam żywe rośliny, uwielbiam ogród i tak dalej, jestem ogrodniczką, to jest dla mnie po prostu must have, żebym miała buraki, marchewkę i żywe kwiaty w domu, ale postawiłam ostatnio dwa kwiatki w łazience żywe i po prostu mi jeden mi zdechł, a kaktus zaczęły mu opadać listki, nie? Bo on ma jeszcze takie listki i zaczęły mu opadać i podejrzewam, że po prostu dla niego tutaj było za mokro. No, a tamten po prostu odjechał. Więc postanowiłam kupić sobie taką donicę, z racji tego, że jak widzicie, my mamy tutaj takie ala betonowe płytki w łazience i tu mamy cegłę, za chwilę Wam pokażę, tylko się jeszcze domaluję, bo jak widzicie, się maluję i mówię, w końcu przyniosę tą kamerę tutaj i zacznę stąd, bo zapomnę Wam znowu tej rośliny pokazać. Więc tak ona wygląda, zobaczcie, ona ma przepiękny taki zielony kolor za 20 zł, no i w takiej betonowej doniczce, aż tak jak ją się dotknie, to to tak coś czuć na dłoniach. Ja sobie jeszcze, pozwólcie, że domaluję sobie brew, tak byle jak, żeby po prostu było widać, Ja wiem, że teraz już się tak nie maluje. Powiem Wam szczerze, moja córka, jak zobaczy, jak ja sobie umaluję brwi, to po prostu za głowę się łapie ścierami i maluje po swojemu. No ale ja się śmieję, ona się śmieje, jak taka Karyna wyglądam, jak sobie tak wymaluje, nie? Ale wiecie, to jest nastolatka, teraz te nastolatki malują sobie tak, no i nie tylko nastolatki, malują sobie tak właśnie, że one sobie tak układają i tak podnoszą mocno. Delikatnie, ok, mogę tak mieć, ale jak miałabym mieć tak, że wiecie, że one mi tak sterczą do góry, no to chyba jakoś nie widzi mi się to. A może dlatego, że się po prostu przyzwyczaiłam do takich brwi i to mi pasuje. Tutaj może wygląda, że mam troszeczkę mocniej, ale, one nie są takie mocne. Dobra, a jakby ktoś się pytał, to mam od zawsze ten z L'Oreala tą pomadę i ta pomada jest 104 Brunet. A, no i mam spinkę z Anglii, którą kiedyś znalazłam na ulicy i powiem Wam, że ile ja już żabek nie kupywałam, tak żadna nie była tak dobra jak ta. Ta mi trzyma włosy, jak widzicie, ja jak nie wyprostuję, to mam po prostu burz na głowie. Dobra, sobie tylko jeszcze tak trochę rozgarnę włosy. Jak nie wyprostuję właśnie, to mam taki burz na głowie, no, że powiedziałabym nawet nie do wyjścia. Teraz jest zimno, to można założyć czapę. Można założyć czapę i trochę, wiecie, trochę można udać, że się ma ułożoną fryzurę, nie? Ale jak widzicie, ja ogólnie, jakbym nie miała pomalowanych włosów, to po myciu zrobiłabym tak i one by były falowane. Jak widzicie, one mi tak trochę tutaj, widzicie, kręcą się i moje dzieci zawsze się zdziwią, jak ja wyjdę na przykład z basenu i nie rozczeszę sobie tych włosów, to ja mam takie pofalowane. A co jeszcze chciałam tutaj? Jeszcze poczekajcie chwilę, że sobie tutaj znajdę. Znajdę sobie jeszcze puder, bo nie lubię być taka, nie wiem co, bo mi się tak dzieje. Kurczę, gdzie jest ten pędzel? Halo, jest. Ale puder jest dla mnie, zaczyna się robić dla mnie za ciemny. Chyba czas wybrać się na opalanie. I ja sobie robię tym z L'Oreala. Jaki czysty w ogóle, wymaziany. L'Oreal True Match i to jest numer, czy to jest numer jakiś? 26U603. Super. Nie, to nie to. A
ale dobra, jak tutaj sobie zobaczycie, to będziecie mieli. On nie jest taki ciemny i tu jeszcze ma takie lustereczko, nie? A ja tego lustereczka nie używam, chyba żebym nie miała gdzieś... jakbym gdzieś szła na jakąś imprezkę, na jakieś wesele, ale na razie nigdzie nie łażę. Na razie nigdzie nie łażę, a lubię sobie tak po prostu nim... Kurde, chyba sobie zrobię koka, bo nie mogę, jak mam takie włosy roztrzepane. A nie chodzę, bo na razie u nas brak wesel. A nie ukrywam, że człowiek by potańczył. O, jeszcze się ufajdoliłam. Dobra, ja sobie zwiążę włosy. Ja mam gęste włosy, a słuchajcie, jak ja chodzę do mojej fryzjerki, to ona cały czas farbę dorabia i mówi, matko, jakie ty masz gęste włosy, ale mówi, że już połowy nie mam tych, które miałam kiedyś, nie? Ja sama wiem, że kiedyś jak mama zrobiła mi warkocza, to po prostu jak złapałam, to tak jak u mojej córki teraz, to taki wiecie, wielki, to taki gruby, niewielki, tylko gruby, tak, o właśnie, dobra. Już Wam pokazuję, jak to tutaj wygląda, tylko sobie odwrócę. No i zobaczcie, czekajcie, odsunę. Tak to wygląda, tu moja półka i bałagan, półeczka jest z Pepką, jakby ktoś się pytał. I moje odżywki, które Wam pokazywałam z kalendarza adwentowego, naprawdę są świetne, mogę Wam polecić bardzo, bardzo serdecznie. No i ta roślinka, zobaczcie, ładnie wygląda, nie? Mi się podoba. I jeszcze dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, że pokażę Wam jedną rzecz, którą zakupiłam w Pepco i to jest po prostu świetna rzecz. Ale to za chwilę. Najpierw chciałabym Wam pokazać jeszcze trzy rzeczy, które dostałam w ramach współpracy, współpraca barterowa. Także pokazuję Wam pierwszą. Ta-dam! Pamiętacie firmę Garrett? Garrett Electronics. Są to zegarki i nie tylko, ale my wybraliśmy sobie zegarki. No i słuchajcie, w pudełeczku oczywiście już było wyciągane, no bo przecież musieliśmy już naładować, przetestować, zobaczyć. No właśnie. Dobra, teraz Wam pokażę zegarek, który wybrał sobie mój mąż. O, widzicie, już chyba tu go gdzieś smyrnęłam i on się włączył. Oczywiście tarczę możecie sobie zmieniać wedle uznania, możecie sobie w aplikacji wybrać. Jest naprawdę w tym zegarku, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo tarczy. Zaraz Wam przeczytam, co on ma, bo oczywiście nie jestem w stanie spamiętać, co one wszystkie mają, jakie funkcje, tak? Ale zobaczcie, jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ten jest naprawdę świetnie wykonany, bardzo ładnie wygląda. Mój mąż nie jest za zegarkami, a ten naprawdę bardzo mu się podoba i powiem Wam, że ja zawsze chciałam, żeby on zegarek nosił i akurat ten sobie zakłada, ten tak wygląda na mojej dłoni. Myślę, że też dobrze, tylko mi osobiście trochę nie podobają się te pomarańczowe tutaj wskazówki te są cyferki, o, cyferki w tym kolorze. No ja jestem taka, wiecie, złoto-czarna, więc pomarańczowy to nie mój kolor, ale naprawdę wygląda świetnie na ręku. Ma do tego taki pasek, nie wiem, czy to jest skórzany, czy nie, pewnie nie. Chociaż nie wiem, musielibyście sobie przeczytać na stronie. I ja teraz Wam przeczytam tutaj, bo mam odpaliłam sobie laptopa i przeczytam Wam mniej więcej, jaki to jest model i co on ma w sobie, a jeżeli Was to zainteresuje, to zapraszam. Linki wszystkich zegarków będą w opisie filmu. No i na koniec mam dla Was jeszcze surprise, więc poczekajcie do końca. Więc to jest smartwatch Garrett V8RT, czarny skórzany. Funkcje: wodoodporna obudowa. Więc to jest też fajne, bo nie musicie się martwić, jak pada deszcz, jak nie wiem, gdzieś wskoczy do basenu, no do basenu to się nie nosi, ale gdzieś jak jest się na plaży czy coś i zapomni ściągnąć, no to też jest fajne. Pełna kompatybilność z Android i iOS, ekran dotykowy, pulsometr, ciśnieniomierz i pulsoksymetr, Bluetooth, powiadomienia w wiadomościach, wykonywania zdjęć telefonem, sterowanie muzyką, pełny obraz aktywności snu. No i powiem Wam, że jest naprawdę świetny.
Jest naprawdę świetny, chyba najlepszy, chociaż jeszcze pokażę Wam, ten jest chyba tak na drugim miejscu, a za chwilę pokażę Wam, który jest na pierwszym, no i oczywiście na ostatnim. Ja nie jestem z tego zadowolona, ale trudno, ale tak wygląda ten zegarek, tak się prezentuje, a tu sobie zrobiłam wczoraj nowe pazy, już nie mam czerwonych, tylko już mam takie neonowe, jak wiecie, u mnie z Eveline'a Neopink wjeżdża co sezon i teraz do samego listopada będę robić sobie takie pazury. Oczywiście, chyba że znajdę jakiś fajniejszy kolor, ale ten mi się bardzo podoba, więc co? A jeszcze Wam pokażę coś, poczekajcie. Już momencik, się tu odchyliłam. Co ja tutaj jeszcze Wam mogę pokazać? Nie to. Tutaj, o. Nie to. Jednak nie to chwyciłam. Do tego dostajecie taki kabel. Oczywiście tutaj musicie mieć kostkę. I tutaj się podłącza ładowanie. Już Wam pokazuję jak, bo to też jest bardzo istotne. Kiedyś Wam pokazywałam tego smartwatcha, co dostałam dla Alexa i tam normalnie wchodziło tak jak do telefonu, a tutaj już jest coś takiego. Tak to wygląda i podłączacie to do wtyczki. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy tamto nie jest lepsze, bo to wiecie, tak i musicie delikatnie położyć. No wiadomo, że to jest magnes, tak? Ale ten magnes nie jest jakiś tam, taki mocny i to tak się odsuwa, więc nie wiem, czy to jest dobra opcja, ale no, ale ładuje i wszystko jest ok. Tutaj jak widzicie, nie wiem, czy to się będzie paliło teraz. Czekajcie. Nie, teraz nie. Bo tak to mryga, a tu po prostu chyba to mryga, żeby założyć na rękę i będzie mierzyło tam ciśnienie i te inne parametry. Więc tak się prezentuje. Fajny na prezent, bo dostajecie w takim pudełeczku. Bardzo ładnie to wygląda, fajnie zapakowane. Jakieś takie dodatkowe gadżety są w takich pudełeczkach. Dobra, teraz tutaj włączę. Jak dam radę, bo oczywiście już u nas są używane te zegarki i rozładowały nam się. To smartwatch damski, tak się prezentuje. Jak widzicie, on ma taką, to nie jest skórzana, tylko taka, nie wiem jak to się nazywa, czekajcie, może gdzieś tu będzie. Nie ma. No nie wiem, taka metalowa jakby, pasek, metalowy pasek, ale nic straconego, słuchajcie, mamy pudełeczko, oczywiście to jest wszystko ładnie w pudełeczku ułożone, również na prezent świetnie to wygląda, a w pudełeczku macie dodatkowy pasek, więc to też jest świetne, bo jak się komuś coś zerwie, coś popsuje, to może sobie po prostu dołożyć inny paseczek. I ten jest taki gumowy i ja właśnie się zastanawiałam, czy ja sobie nie zmienię na ten gumowy, nie? O, będzie bardziej taki sportowy, bo tutaj jest taki bardziej elegancki, a ja chyba bardziej tak wolę na sportowo. Dobra. I on prezentuje się tak. Czekajcie, może go zablokuję. O, tak normalnie wygląda. Również mierzy Wam. Poczekajcie, od razu Wam przeczytam. Oczywiście kompatybilne, tak jak inne. Możecie sobie ściągnąć aplikację i tam wszystko sobie poustawiać. Wodoszczelna obudowa, pulsometr, ciśnieniomierz, wszystko to, co było w tamtym, kolorowy wyświetlacz, sterowanie muzyką, aplikacja z opcją GPS, pełny obraz aktywności i snu, powiadomienia o połączeniach, powiadomienia o wiadomościach. I tak to się właśnie prezentuje. Malutki, no powiem Wam szczerze, że dla mnie, do mojej ręki, nie wiem. Zobaczcie, ja mam taką dosyć sporą rękę. Chciałam wybrać sobie inne, ale nie było tamtego modelu, bo tamte modele są rozchwytywane. Ten, no, nie to, żebym nie była zadowolona, ale nie jest to ten, który ja bym sobie wybrała. Szybko Wam to pokażę, bo ja oczywiście sobie też go ładuję. Tu możecie tak rozciągać i sobie wbijać, nie wiem, na przykład zegarek, na przykład piłka, to jest jakiś tam stoper, biegniecie, ustawiacie sobie czas, krokomierz, no naprawdę bardzo, bardzo dużo opcji. Możecie sobie tutaj wiadomości odczytywać, pogodę, kroki liczyć, temperaturę, no naprawdę jest tego sporo. Leciutki,
leciutki, no taki, no wiecie, no, nie po, no tak jak Wam mówię, nie powiem, że mi się nie podoba, ale chciałam inny, chciałam złoty, złoty, zestrał się w galoty, chciałam złoty. No i już Wam pokazuję, jak wygląda ładowarka do niego. Ładowarka do niego jest nieco inna, bo ma tutaj taką bazę i jak widzicie, tymi tutaj złotymi wypustkami też jest taki magnesik i to wkładacie. To już jest chyba, tak wydaje mi się, że jest lepsze, bo położycie to, tak? On się tutaj tymi magnesami przyczepia i po prostu go ładujecie, więc myślę, że ta opcja jest lepsza, chociaż dla mnie najlepszą opcją były chyba te wtykane. No ale ktoś może powiedzieć, że szybko by się psuły, bo to wiecie, wtykasz, wytykasz, ale tamten wytkniesz i on sobie leży, czy go przesuniesz kablem, nic się nie odczepia, a tutaj się będzie odczepiać i ja sobie go naładuję, bo ja sobie go tutaj naładuję. Powiem Wam szczerze, że ja jestem taką osobą, że chyba wolałabym takie zegarki, jak były kiedyś na baterię, że nic nie trzeba ładować, a nie teraz, że nie dość, że trzeba ładować telefon, to trzeba ładować również zegarki, różne inne takie rzeczy. No ale to jest, no wiecie, to jest teraz technologia, poszła do przodu, więc musimy iść z nią. Więc tutaj macie jeszcze dodatkowy paseczek do tego i jest zapakowane w takie pudełko. Więc świetna opcja, tak jak już mówiłam, na prezent, więc tutaj mamy dwa takie dla dorosłych. I jak widzicie, mamy tutaj zegarek dziecięcy. Mój Błażej wybrał sobie akurat taką tutaj opcję, z taką, nie wiem co tu jest, 12:31, czyli jest godzina, jest data, no i taki tam śpiący potworek, że tak powiem. Ale można sobie oczywiście tarczę wybrać. I jak widzicie, również bardzo, bardzo dużo opcji do wybrania. Zobaczcie, ile tego jest, naprawdę super. Fajnie wygląda, jest cały taki gumowy, wygodnie się nosi, on bardzo lubi go nosić. Tak prezentuje się na ręku, także można sobie kupić go nawet jak się nie jest dzieckiem, że tak powiem, nie? Bo tak ładnie wygląda. Czekajcie, zobaczę w drugą stronę. Aha, a już Wam chciałam jeszcze pokazać. Tutaj jest to miejsce, gdzie wkładacie kartę SIM i po prostu tutaj tym śrubokrętem przyczepiacie, ale to wszystko jest wyjaśnione. Macie w instrukcji wszystko pokazane, co i jak zrobić, więc na pewno sobie z tym poradzicie. Zegarek dla dzieci przychodzi w takim pudełku. Mamy tutaj oczywiście, do wszystkich jest instrukcja po polsku, w innych językach. Mamy gwarancję, także tutaj tych papierków jest sporo. Tutaj jest ładowarka, ale to nie jest od tego. Tu mamy jeszcze taki śrubokręcik, bo w tym dziecięcym zegarku możecie włożyć kartę. No i tam trzeba dokręcić taką śrubkę, więc tutaj na plus, że nie trzeba szukać jakichś śrubokrętów. Powiem Wam szczerze, że tu jeszcze jest coś takiego, ale nie mam pojęcia, od czego to jest. No i z takich dodatków to chyba wszystko. Z takich dodatków to chyba wszystko, więc tak się prezentuje pudełeczko dziecięce. No i mamy dziecięcy i dziecięcy jest tak: wodoodporność, dotykowy ekran, lokalizacja, GPS, więc przy dzieciach to jest bardzo ważne, bo możecie w każdej chwili u siebie na telefonie zlokalizować, gdzie jest Wasze dziecko. Rozmowy głosowe, jak i wideo. Co tu jeszcze mamy? Powiadomienia dźwiękowe, wibracyjne, przycisk SOS, monitor snu, krokomierz, wbudowany aparat, budzik, kalkulator, funkcje szukania zegarka. Także jak zgubicie zegarek, wciskacie w aplikacji, gdzie jest zegarek i zegarek Wam gdzieś tam dzwoni, bzyczy i już wiecie, gdzie jest, bo tak jak Pan Hilary zgubił okulary, tak nasze dzieci gubią wszystko. No. No właśnie. I trzeba szukać, nie? I wtedy kto? Mamo, znajdziesz mi? A mama wciska wtedy przycisk w aplikacji i już dziecko wie, gdzie jest zegarek. I jest jeszcze, co najważniejsze, jeżeli Wasze dzieci wracają same, tak jak moje wracają same do domu teraz już, to jest bardzo ważne, że ten zegarek ma geoogrodzenie też. Chociaż moim dzieciom się nie zdarza, żeby gdzieś tam się szlejały po wiosce od domu do domu. Przychodzą od razu po szkole do domu i nie ma z nimi problemu. Ale jeżeli by dziecko na przykład, ustalamy im takie ogrodzenie, że poza ten obręb gdzieś tam na mapie nie może wyjść, jeżeli dziecko będzie poza tym obrębem, tak, czyli poza tym geoogrodzeniem,
to dostaniemy alarm na telefon, więc to też jest świetne, jak Wasze dzieci gdzieś lubią sobie pochodzić po szkole i nie macie kontroli, bo na przykład nie odbierają telefonu, a zegarek zawsze będą miały na ręce i zawsze odbiorą. Czy nie wiem, czy zawsze odbiorą, ale będzie im dzwoniło, nie? Bo telefon to mogło być na przykład na placu zabaw i telefon dzwoni im w plecaku, no i dzieciaki nie słyszą. No wiadomo, że dziecko nie będzie nosiło, jak zjeżdża na zjeżdżalniach, czy gdzieś tam na huśtawkach telefonu ze sobą, bo po prostu może gdzieś wypaść i się zniszczyć, a zegarek ma na sobie i jak mama będzie dzwoniła, no to on tutaj sobie może odebrać, pogadać. Nawet można wysyłać jakieś tam wiadomości w tym zegarku, więc tutaj naprawdę, naprawdę opcja super. No wiadomo, że ściągamy aplikację, możemy zesprawować z telefonem, tak jak tu teraz Wam mówię właśnie o tej funkcji, jejku, coś mi tam ugryzło, o tej funkcji z aplikacją. I co jeszcze chciałam powiedzieć? No i mój syn jest naprawdę bardzo zadowolony, także zegarek mojego syna number one, męża number two i mój na trzecim miejscu, no ale nie mówię, że jest zły, bo są naprawdę świetne. I powiem Wam szczerze, że miałam jeszcze problem z paskiem z tamtego zegarka wcześniejszego, bo gdzieś tam chłopcy, nie wiem, jeden drugiego, wiecie, popchnął i ten po prostu zerwał mu się ten zegarek, ale nie ma problemu, są tutaj na stronie dodatkowe paski, możecie sobie zamówić. Także nie ma z tym żadnego problemu. No i tak jak już mówiłam, wszystkie linki będą w opisie filmu i na hasło Crazy20, tu Wam gdzieś wyjedzie to hasło, bo oczywiście chodzi o to, żebyście dobrze sobie zapisali, dostaniecie 20% rabatu. To jest chyba do końca marca, więc sobie zerknijcie. Można zrobić fajne prezenty już na następne święta, jakby nie było, nie? Albo na przykład, nie wiem, dla męża na walentynki też można zrobić. I tą rzeczą, którą Wam obiecałam, żeby Wam pokazać, jest to mój nowy zakup z Pepco. Ta-dam! Lampeczki za 20 zł. Dziewczyny, które się malują, które nagrywają, albo które chcą po prostu mieć lepsze światło do malowania, czy w łazience gdzieś, czy przy toaletkach. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Wkładacie tutaj trzy baterie grube paluszki i myślę, że to jest naprawdę fajna, taka tania opcja, żeby przenieść gdzieś lampkę, gdzie nie ma kontaktu. Dodatkowo macie tutaj dwie te przyssawki, możecie sobie bez problemu przyssać gdzieś na kafelki, na jakąś taką, na przykład taką, nie podłoże, bo to nie jest podłoże, ale wiecie, o co chodzi. I będzie Wam fajnie świeciło. I już Wam pokazuję, tam, ta, ta, tam. Zobaczcie, jakie światło. Ja Wam pokażę. Tak wygląda bez oświetlenia, a jak nagrywam, a zobaczcie tu z oświetleniem. Całkiem inaczej, nie? Całkiem inaczej, wszystko jest fajnie doświetlone. Zabiorę. Widzicie, jaka różnica? Także przy makijażu myślę, że to jest fajna opcja. No i nie tylko, po prostu, czy gdzieś dla dzieci do pokoju lampeczki. Także ta-dam! Za 20 zł w Pepco możecie kupić takie lampeczki. To jest po prostu hit, naprawdę. A gdzieś widziałam, że dziewczyna dorwała za dwie dychy w Action i mówię, ciekawe, czy nie ma w Pepco. No i są, więc możecie sobie kupić. Ja jestem zadowolona i to mogę polecić. No, czy gdzieś później, wiecie, wieczorkiem wynieść, gdzieś posiedzieć na tarasie. Można takie delikatne lampeczki położyć nawet na stole i to wygląda jak taki świecznik, więc myślę, że świetne. No i oczywiście oszczędność prądu. Także tak wygląda mój zakup, nasze nowe zegarki. Dzisiaj to już będzie koniec. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Pamiętajcie, że linki macie w opisie i na hasło Crazy20 macie 20% taniej na zegarki. No, także życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.